Witam Ciebie, kochany katoliku, w kolejnym odcinku. Nie samą pracą żyje człowiek. Każdy z nas codziennie pracuje. W różny sposób, ale pracujemy. To jest praca zawodowa, praca w domu, praca przy dzieciach, przy innych obowiązkach. Pracujemy latami. A może tak w końcu, że zapominamy, że nie widzimy nic oprócz pracy. Pracoholik? Znacie to określenie. Znamy. I tak przez lata. Tak żyjemy. Da się? Poszerzamy swoje włości, swoje majątki. Więcej, 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 więcej. Może inni nam zazdroszczą? To tym bardziej więcej czasu poświęcamy na pracę. Jak sięgam pamięcią i prowadziłem zakład kamieniarski, to pracowałem od godziny 6 do godziny 20, a potem jeszcze załatwiałem telefony z klientami. I tak w kółko. Przez cały tydzień, miesiące, lata. I tak funkcjonowałem. Jak miałem jechać po materiał na Śląsk, po kamień, no to jechałem w niedzielę, żeby nie marnować dnia. Co za słowo marnować? Ale tak to wtedy widziałem i nic nie rozumiałem. Czasu na rodzinę nie miałem w ogóle. Praktycznie wszystkie obowiązki spadły na moją żonę. Może i ty w swoim codziennym życiu dostrzegasz coś podobnego. Taki model życia. Model? Dobre słowo. Trafne, ale prowadzące donikąd. Można by rzec, że odpoczywamy w pracy. Na nic innego. Nie mamy czasu. O wspólnie spędzonym czasie z rodziną o tym nie ma mowy. I ja tak właśnie żyłem, wypracowując sobie taki model życia. Jako głowa rodziny. Ja? Głowa rodziny? Czy rzeczywiście czujesz się głową rodziny, jeśli to tak wygląda i u Ciebie? Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że moja głowa była chora. Po latach, gdy Pan Bóg mnie dotknął i zobaczyłem swoje życie i Pan Bóg obdarzył mnie wieloma łaskami, zmieniłem ten tak zwany model życia. Powoli, ale konsekwentnie, choć w bólach, zmieniałem swoje życie. Zacząłem dostrzegać, że samą pracą nie da się żyć, że sama praca nie może być celem w życiu, a powinna być środkiem. Pozostaje pytanie, do czego? O tym powiem później. Dlaczego ty i ja, my, zwykli katolicy, często tak zatracamy się w pracy? Przyczyn naprawdę może być wiele, ale nie ma sensu skupiać się na nich. Każdy z nas ma wiele powodów, dla których czuje potrzebę, żeby tak ciężko pracować, a w konsekwencji nie dostrzegamy tego, że nie mamy czasu na swoje powołanie. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dzisiaj mogę powiedzieć, nauczony doświadczeniem, tym, co sam przeżyłem, że najważniejsze, żeby dostrzec ten tak zwany model życia i próbować coś z tym zmienić. Często nie wiemy, jak to robić. Ale też często jest tak, że najlepiej dostrzega to, że idziemy niewłaściwą drogę ktoś bliski. Czy to mąż, czy to żona, czy to brat, czy siostra. A gdy takie sygnały docierają do nas od mamy czy taty, to trudno jest nam to przyjąć, bo myślimy sobie, że oni są z innej epoki, oni to wszystko inaczej widzą. A oni nie rozumieją nas. A jednak mój ten model życia ma ogromny wpływ na moje funkcjonowanie. Czy to, co się ostatnio wydarzyło, chodzi mi o epidemię koronawirusa, nie zatrzęsło Twoim modelem życia? Czy Ty i ja zmieniliśmy się? Czy zaczęliśmy dostrzegać prawdziwe wartości w naszym życiu? Każdy z nas może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale z tego, co widzę i słyszę z tych, te osoby, które w czasie tych obostrzeń nie miały pracy albo miały jej mniej, to teraz próbują nadrobić to wszystko.
zapracować, żeby tych pieniędzy było w normie. I przez to jeszcze często wpędzają się w jeszcze większą matnię tego pracoholizmu. Praca sama w sobie nie jest zła. Jest konieczna, abyśmy mogli normalnie żyć. Ale najważniejsze w życiu jest zupełnie co innego. Na pierwszym miejscu cel. Po co, dlaczego i dla kogo pracuję? Żyję dla Boga i żyję dzięki Bogu. Nie wiem, czy pamiętasz fundament z rekolekcji świętego Ignacego, a w nim słowa, które zacytuję. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzyść z nich w całej tej mierze, w jakiej one mu pomagają do jego celu. A znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tego celu. I dlatego trzeba nam się stać ludźmi obojętnymi w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest zakazane. Tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, zaszczytów niż wzgardy życia, życia długiego niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. Święty Ignacy wyraźnie powiedział, po co jesteśmy stworzeni. I po co są stworzone te wszystkie rzeczy dla człowieka? Nie dla dowolnego użytku, ale do realizacji tego jedynego celu. I my, będąc w drodze, realizować to powinniśmy, aby dotrzeć do nieba. Aż w końcu Ignacy mówi tak. I dlatego trzeba nam się stać ludźmi obojętnymi, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli. I tak dalej, i tak dalej. Wracając do głównego wątku. Oprócz tego, że żyję dla Boga, to żyję też dla swoich bliskich, dla innych ludzi. Nie wiem, czy pamiętasz słowa z Ewangelii świętego Marka 12, 29, 31. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego i nie ma innego przykazania większego od tych. Najpierw Bóg mówi, słuchaj, czy my słuchamy? Bo jeżeli nie słuchamy albo nie umiemy słuchać, to nie pójdziemy dalej. Słowa, które mają dotrzeć do nas, będą trafiały na martwy grunt. A Bóg dalej mówi, kochaj, kochaj, kochany człowieku, Boga swojego Stwórcę, kochaj bliźniego. Żyj dla Boga, żyj dla innych ludzi, których Bóg stawia na twojej i mojej drodze. Ale żebym mógł żyć dla Boga i dla innych ludzi, potrzebuję środków do życia. Jedzenia, picia, różnych urządzeń. Nikt mi ich nie da, choć czasami zdarzają się darczyńcy. Czyli muszę pracować, aby osiągnąć ten cel, jaki Bóg mi ukazuje. No i super. Mam mnóstwo kasy i co dalej? Czy żyj, jakby Boga nie było? A ja i kasa króluje? Czy inaczej żyć? I przychodzić do Jezusa, oczekując na Jego łaski. Czytamy w Księdze Izajasza 55:1-3. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie. Bez pieniędzy. I bez płacenia za wino i mleko. I dalej Bóg zaprasza i mówi, słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Chrystus wypowiada te słowa do ciebie i do mnie. Zaprasza nas wszystkich, bo chce nas wszystkich obdarzać łaskami. Czy mając pieniądze uzyskane z tej pracy, przeznaczam je na to, co konieczne, co potrzebne, czy też na to, co zbyteczne? Każdy z nas niech sobie odpowie na to pytanie. Co ma wartość u Boga? Można by sobie zadać pytanie, po co mi te 3 samochody, kłady, 3 motocykle, 3 rowery elektryczne, czy też inne, skuter wodny, żaglówka? Zapytaj sam siebie, zwykły katoliku. Czy jest to pożyteczne? Czy jest to konieczne? Czy Bóg, dając mi tak dużo pieniędzy, chce, abym przeznaczał to na swoje zachcianki? Czy jest mi to potrzebne do zbawienia? Pytania, pytania. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć. Choć może powiesz, zazdrościsz i tak mówisz. Ale ja nie zazdroszczę. Ale to łaska, z którą przyszedł do mnie Pan Bóg. Ale czasami pomarzę. Chciałbym mieć nowszego New Beetle'a, Garbusa. Ale marzę sobie o tym. Jeśli Pan Bóg zechce, to mi da. Jeżeli nie, no to nie da. I to łaska, że mogę tak to przyjąć. Może gdy słuchasz tego odcinka, pomyślisz, to nie do mnie. I chwała Panu. Ale możesz te słowa zanieść do innych ludzi, do tych, którzy są wokół ciebie, a którzy może mają problem, może stawiają pracę na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, nie mają czasu na co innego, może nie widzą tych uzależnień od pieniędzy. I będziesz dla nich apostołem z samego Boga. Może warto powtórzyć słowa za świętym Pawłem, który powiedział: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Możesz to czynić. Otwórz swe serce i idź do innych. Głoś Ewangelię. Amen.